Witam, elo, cześć, siemanko, ja nazywam się Jasmister Matthew, witam was na moim kanale. Witam was po dość długiej przerwie, bo ostatnie filmy, które wrzucałem, to były powtórki vlogów albo poradników z poprzedniego kanału, ale teraz już bez zbędnego gadania. Witam was w trzeciej części, w trzeciej odsłonie gry Kangurekao. Dokładnie Kangurekao, tajemnica wulkanu. No i teraz przejdźmy sobie Enter. Escape znaczy się. I teraz tak, zaczynamy nowa gra. I mamy filmik. Gadżet zamontował w samolocie nowy silnik. Mówię ci, to będzie czad. Mam dobry śmieszny kosmos ten pelikan. Nie będę sprawdzał, czy jest wszystko git. Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, czy jest ok. Na radarze zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Sterowanko czaisz, działka lewa to w lewo. Ja pierdzielę, trudne jak... Dajesz strzałkę w dół, latanie samolotem w GTA. Do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się może... Ja pierdzielę, jaki ten samolot jest mało zwrotny. Shit, czas mi się kończy. Dobra, skupienie. Kurde mać. No szkuźwa. No co pikasz, kurde? Nie pikaj mi tutaj, mendo głupia. Niech to się już wreszcie kończy. Ale powiem wam, że taka skoczna ta melodyjka. Przepraszam, że ja tak nic nie mówię, ale próbuję się tutaj skupić, żeby nie przegrać już na samym początku, a jak wiecie, ja słynę z faili. Kuźwa mać. Snoże. Nie. No, kuźde. Dobra, ja tu robię cięcie, mojej mili. I wrócę tutaj, gdzie przegrałem. Jestem, moi mili, po krótkim cięciu. Postanowiłem, że wrócę do was pod koniec. Nigdy nie widziałem. Przeleć nad kraterem. Dobra. Myślałem, że ja będę musiał przelecieć. Nie zapiąłem pasu! Co za idiot. O Jezus, tęskniłem się za tym sterowaniem. Dobra, shiftem biję. Altem jakieś kurde podskoki robię. Ale czym z... A, z S-ką się skacze.
No, dobra. Lecimy pozbierać sobie monety. Dukaty to się chyba nazywało. Tak w ogóle. Nie mam pojęcia w ogóle, o czym jest ta część. Bo powiem wam, że nigdy w trójkę nie grałem. Never ever. Zresztą w jedynkę też. Chyba raz się styknąłem z pierwszą częścią Kangur Kakao. A w dwójkę grałem ze 4 razy. Dobra, może ja te monety pozbieram sobie poza wizją. Teraz lecimy do tego pelikana. Serwis? A co, on ma serwisować swój ogon? A to widzę, jest kilka tych pelikanów. Naciśnij przycisk akcji, żeby rozmawiać. Co jest przyciskiem akcji? Shift? Nie. Jak to się stało, że Lotek wpadł do to przycisk wulkanu? Akcji. Czy zachowaliście wszystkie środki ostrożności? Nie, Lotek nie zapiął pasów. Karygodne! Chyba najwyższy czas porozmawiać z kapłanem. To twoja rodzina. A. Tutaj... Nic na razie nie ma. A, już wiem dlaczego zginąłem, bo w tym oceanie są piranie. Już tak zerknę tylko na zegarek, żeby was tu nie zanudzać. 15 godzin. Gdzie był ten pelikan? No szkuźwa. $45. O, tutaj był procentowy udział pokazany. Ile mam dukatów? Trampolinka, bounce. Czyli miałem gdzieś 1/4 kółka, czyli 25% około. O, tu był. Tu jest. Zaginął. Jakieś potworne potwory powychodziły i sieją zamęt. Rozmawiałeś już z kapłanem? On jest łebski gość, coś wykombinuje. Gdzie jest ten kapłan? A, ale tym mogę się też rozglądać i robić uniki. Dobra, gdzie jest kapłan? Może w domku? Może w domku? Albo nie bardzo. Mam cię, dziadu. Ładnie, ładnie. Kapłan też jest pelikanem. Co się z nami stanie? Ma czapeczkę fajną. Drzewo z oczami. Miło cię znów widzieć. Choć w sumie, to czy tu... Ja już go widziałem? Jeszcze raz? A, no właśnie. A, to ty. Mieliśmy rozmawiać o młotku. No, znaczy się, lotku. Więc z tego, nie. Co pamiętam, to od małego... Był w drugiej części? Wypadek miał. Straszna sprawa. Od małego był wypadek miał. Nie ma czasu na pogawędki. Trzeba mu pomóc. Musimy go uratować. Pośledzony umysłowo miał na myśli. Nie, no ja wiem, że wy wiecie. Otwarcie bramy to już prosta sprawa. Trzeba tylko zdobyć 4 artefakty rozrzucone to tu, to tam. Jeśli dobrze pamiętam.
Zdolny jesteś, poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Udaj się na plac treningowy i wróć ze świetlikiem. Dobra, lecimy na plac treningowy. Tylko którędy to? Tędy? Tędy. Dobra. Ładowanie. Aby poskoczyć, naciśnij skok. Skok, czyli S. A, czyli to taki po prostu tutorial. Aby poskoczyć wyżej, naciśnij skok dwa razy. Easy peasy lemon squeezy. Naciskaj wielokrotnie atak 1 i rozbijaj beczki. Atak 1, czyli co? A, czyli shift właśnie. Naciśnij atak 2, żeby się szybko przemieścić. Czyli co? Atak 2. Pod pajęczyną. Czyli łapiesz co? Jej automatycznie. Atak 2, czyli co? Może mam to napisane w sterowaniu. Atak 2, D. Akceptuj. Jezu, jak ja nie lubię. O! Rolon pod pachy. W sensie... rozbijam beczkę, robiąc beczkę. Beczkę mam, rozbijając beczkę beczką. Żeby się szybko przemieścić. Dobra. Podskocz pod pajęczyną. Złapiesz się automatycznie. To. No to w sumie podobne jest sterowanie jak z jedynki. Kurde. Kuźwa. Naciśnij skok, żeby puścić się pajęczyny. No, naprawdę? Mówisz mi to, jak już się puściłem? Widzisz ten blok skalny z uchwytami? Możesz go chwycić używając przycisku akcji, a następnie akcja, czyli alt. Ciągnąć. Po drabinie wejdziesz używając skoku. A, przytrzymuję. Muszę przytrzymać, nie nacisnąć. No co jest? A, tu jest. Czyli muszę przyjechać tym. Kao górnik. Widzisz ten blok skalny z uchwytami? Dobra. Używając przycisku akcji, ja po koniu. Pchać lub ciągnąć. Po drabinie wejdziesz używając skoku.
kończyć muszę to, bo zaraz będzie ze 40 minut nagrania. No i co? A, dobra. Naciskając skok, a potem atak 2, możesz rozbić rzeczy, które znajdują się pod tobą. Czyli tak zwany skok dupą. A dynamit do czego jest? Zbierz dynamit, rzucaj, używając rzut. Naciskając przycisk. A rzut to jaki będzie? Sterowanie, sterowanie. Rzut, 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 rzut. Gdzie tu jest rzut? W prawo, w lewo, do tyłu, w przód. Rozglądanie, rzut, kontrol. Kontrol, dobra. Możesz automatycznie wybierać cel i przemieszczać się dookoła niego w lewo lub w prawo. To tak jak w te lodowisko. W dwójce. Ajajajajajaj. Czegoś zapomniałem? Nie, no nie wierzę. Jeszcze raz muszę przejść dookoła. Dobra, zrobię tutaj cięcie, moi mili. Tak, tutaj jest tarcza, do której ją strzelać. Świetlik schowany jest w roślinie. Użyj atak 1. No i z tym mam wrócić. Brawo! Wracaj z powrotem do wioski. Świetlik podąży za tobą. Dobra. I lecimy do szamana. Brawo, udało się. Pokonałeś złe moce dzięki tobie i twojej odwadze. Wioska jest uratowana. Co ja mówię? Cała planeta. Jak zwykle przesadzasz. Przecież to jest dopiero początek podróży. O, przepraszam. Chyba się pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć pierwszy artefakt ziemi... bo tu będę zbierał artefakty. Czyli podejrzewam, że będzie artefakt ziemi, powietrza, ognia i wody. Czyli ziemi, powietrza, wody, ognia... ...wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na i powietrza, zielony pasek czyli wypełni całą przestrzeń dookoła. Ziemia, woda, artefaktu. Ogień, powietrze. Czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. Ciągle muszę go pilnować. Cztery. Dobra. To teraz tak. Ja się będę z wami na ten moment żegnał. Mam nadzieję, że po takiej długiej przerwie dość fajnie mi to wyszło. Z góry przepraszam za to, że tak się właśnie jąkam, tak jak teraz. Za to, że może było tak sztywno. Musi trochę odcinków przelecieć, zanim wrócę do w pełni sił umysłowych. Pełni sił do nagrywania. Ja się będę z wami na ten moment żegnał. Zostawiajcie lajki, wbijajcie na fanpage,
subskrybujcie kanał. W opisie wam zostawię też link do grupy, której administratorem zostałem, gdzie możecie się promować. Do zobaczenia w następnym odcinku z Kangur Kakao lub innej gry. Na razie, cześć. Oh my God, I think I'm dying.